O 4%, czyli o wskaźnik inflacji wzrosną od 2013 roku podatki od nieruchomości budynków mieszkalnych i od środków transportu. Taką decyzję podjęli Wejherowscy radni. Podatek od budynków mieszkalnych wynosić będzie 73 grosze od metra kwadratowego powierzchni użytkowej. W 2012 roku było to 70 groszy, ale jeżeli jedynym źródłem utrzymania jest emerytura lub renta, wyniesie on tylko 53 grosze. Podatek związany z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej wzrośnie o 88 groszy, a podatek za budynek zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych wzrośnie jedynie o 18 groszy. Na przykładzie budynku mieszkalnego, mieszkania, podatek od 56-metrowego mieszkania wzrośnie rocznie o 0,70 zł. Podatek jest płatny w czterech ratach i... W związku z tym rata wzrośnie około 45 groszy. Podwyżce ulegnie także podatek od środków transportu. Wysokość stawek jest zróżnicowana. Zróżnicowanie zależy w przypadku podatku od środków transportowych od wpływu środka transportu na środowisko naturalne i tutaj, tutaj jest spełnianie norm ekologicznych euro oraz od, w zależności od rodzaju systemu zawieszenia i tutaj to ma odzwierciedlenie w, w wpływie na zużycie dróg. Wszystkie stawki podatkowe znajdują się w biuletynie informacji publicznej.